Elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to trasy rowerowe w Borach Tucholskich. Dzisiaj startuję z Tucholi. To wszystko jest przy współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Bory Tucholskie muszę podzielić na dwa dni, bo mam łącznie 5 tras. Dwie krótkie do 20 km, dwie około 40 i jedna dłuższa 80 km, więc jest co jeździć. Dzisiaj wieje strasznie, więc po części cieszę się, że będę w bardzo zalesionym terenie, ale jak bardzo, to zobaczymy. Niestety jest już jesienna pora i te dni są już coraz krótsze. Dzisiaj też mogą być przelotne opady deszczu, do tego bardzo mocny wiatr, ale no mam nadzieję, że i tak ta przejażdżka będzie dosyć przyjemna. Wszystkie trzy trasy startują z centrum Tucholi, więc będę robił rundę i wracał na tą do tego samego miejsca i jechał nową traskę. Zobaczymy, która będzie najfajniejsza. Ta najdłuższa jest w kierunku Koronowa. No i po wyjeździe z miasta od razu natrafiamy na ścieżkę rowerową, która może nie jest jakiejś najlepszej jakości, ale jest. I całe szczęście kończy się Tuchola, od razu zaczyna się miejscowość przy szosie bydgoskiej. Dobra, jedziemy. Jestem ciekaw bardzo nawierzchni tutaj w Borach Tucholskich, bo wydaje mi się, że są to rejony idealne pod rower górski, czyli MTB. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj gravelowo. Bory są z tego znane, że kiedyś tutaj była taka wichura, że poprzewalało bardzo dużo drzew i dzisiaj bardzo mocno wieje, więc mam nadzieję, że to nie będzie powtórka. Kończy się ścieżka i zaczynają się płyty betonowe, ale o bardzo dobrej jakości, że na pewno nas jakoś tam mocno nie wytelepie, jakby to powiedzieć. Zapowiada się piękny dzień. Zaczyna się powoli obszar wodny, a mianowicie chyba rzeka Brda. Nie no, chcąc nie chcąc muszę się zatrzymać, bo tutaj po lewej stronie sobie płynie ładnie Brda i co chwilę ona tak faluje. Jak widać jest dosyć spore zbocze i z jednej strony jest rzeka, a z drugiej strony są z reguły jeziora, którego akurat teraz nie widać, bo jest pewnie troszkę dalej, ale cały czas mniej więcej tak to wygląda. Las, rzeka i jeziora, no coś pięknego. I nie chcę krakać, ale póki co cały czas ładne, utwardzone drogi. Nie są to może szutry premium, ale jest naprawdę fajnie. Zwanko. Jakby ktoś chciał to tutaj w lewo odbić, to jest górnicza wioska. A prosto na kopalnię. Nie no, jest znak, że 300 metrów i jest kopalnia podziemna, więc no muszę podjechać, zobaczyć co tam jest. Trzeba uważać. Takie buty, no proszę. No fajnie, fajnie. Warto było odbić te 300 metrów, warto, warto. Jest i kolejne jeziorko i bym tutaj z chęcią odpalił drona i polatał, ale tak wieje strasznie, że nie warto ryzykować. Szkoda, szkoda, no co zrobić? O, jaka czysta woda i jak nawet tutaj w miarę płytko. Jest ładnie, kurde. No bo więcej stania niż jeżdżenia. No i zaczyna padać. Ale mam nadzieję, że to będzie tylko przelotne.
ale nie chce mi się zatrzymywać i ubierać póki co. Jest około 16 stopni, więc nie jest źle. Zobaczymy, może się rozpogodzi. Kilometrów do punktu startu i można zrobić sobie odpoczynek. A tu jaka polanka, jak się wyjedzie. Ładnie, ładnie, tylko szkoda, że czarne chmury nadchodzą. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to chyba nie jest jednak dzisiaj najlepszy dzień na jazdę po lesie. Ale drzewa się gną. Kurde. No co zrobić? Trzeba jechać. Jest i ścieżka rowerowa w środku lasu. O. I są takie niespodzianki. Jakiś koń był na ścieżce rowerowej. No, 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 nieładnie, nieładnie. Ale wieje, 45 km na godzinę. Jo, cię kręcę. Dawno już tak szybko nie jechałem. Tu nieopodal kursuje prom, ale niestety ten prom kursuje sobie tak w kratkę i chciałem tędy poprowadzić trasę, ale nie wiadomo, czy akurat bym natrafił na przepłynięcie, czy nie. Więc wolałem jednak trochę naddać i znaleźć coś innego. Po drodze do Koronowa jest długa, długa droga asfaltowa o małym natężeniu ruchu na szczęście. Minusem jest to, że jest z dala od cywilizacji i jeżeli chcemy się w coś zaopatrzyć, jakiś prowiant, no to niestety musimy dopiero zrobić to w Koronowie, czyli w połowie trasy. No dobra, czas teraz na dalszą jazdę. Pierwsze 10 km od Koronowa jest praktycznie asfaltowe, w lesie, po mało ruchliwej drodze i teraz odbijamy na ścieżkę boczną, szutrową. No. W końcu powoli wychodzi słońce, więc jest szansa, że już będzie się tylko i wyłącznie przejaśniać, aczkolwiek wiatr nie znika. Ale jest mniejszy niż w momencie, kiedy zaczęło padać. Teraz już tak go za bardzo nie czuć. Plusem jest to, że jedzie się w lesie i drzewa przesłaniają ten wiatr, bo na otwartym terenie podejrzewam, że była to jakaś istna masakra. Dobra, jest i odcinek specjalny, czyli jesteśmy chyba nad rzeką bądź jeziorem i zaraz będziemy mieli takie piękne widoki. Trzeba uważać, nie chciałbym tam polecieć. No szkoda, że tak wieje, no podejrzewam, co za dzień, ale dobrze, chociaż słoneczko wychodzi. No uwielbiam takie miejsce. Kurde, ale bajeczka. Bajka. Skrzyżowanie, jakieś główniejsze, w środku lasu na Wielonek. Wprosto na Klonowo, trzeba uważać, bo ograniczenie do 40. I tam w stronę promu. Bo co wspominałem, że prom tam jest, ale nie zawsze kursuje. 8%? Gdzie tu jest 8%?
Dobra, musiałem chwilę podjechać na prom i zobaczyć, czy kursuje jej. Faktycznie jest, ale jak widać, pan sobie łowi ryby. Takie lasy to ja szanuję. O, ale tu jest pięknie. Bajecznie. Uła. Jeszcze nie przejechałem wszystkiego, ale już mogę powiedzieć, że warto tu przyjechać. A, nie może być za łatwo. Muszą być kociołby, ale nie są jakieś tam straszne. Na szczęście i to tylko kawałeczek. O, wyjeżdżamy do jakiejś głównej drogi. O, my będziemy skręcać w lewo. Planowo zaciszę. Miejsce parkingowe. Tu teoretycznie jestem na dobrej drodze, ale jeszcze muszę na chwilę odbić tam, bo będę chory, jak tam nie pojadę, bo wydaje mi się, że będzie bardzo fajne miejsce i warto tam odbić, ale to zaraz wam powiem. To jest niecałe 20 km przed końcem. No okej, dobra, to i tak nie jest miejsce, gdzie można przeprowadzić jakiś szlak rowerowy, ale miejsce jest na pewno klimatyczne. Masakra. No żałowałbym, jakbym tu nie przyjechał. Żałowałbym. No jest ładnie. No ale niestety dronem się nie odważy. Tak wieje strasznie. Okej, wyjechałem przy leśnictwie Zamrza i teraz już jest ładny asfalcik. Już zostało jakieś 15 km do centrum. Do centrum Tucholi. Jeszcze jednak to nie koniec leśnych dróżek. Jeszcze 10 km, a już wracamy do parku w Tucholi i jeszcze jakieś czuterki się znalazły. Patrzcie, ile tu ścieżek, gdzie można pojechać, ewentualnie popłynąć, bo są tutaj też spływy kajakowe. Dobra, a my lecimy tam, na ten mostek. Rozbrajają mnie te znaki 30 na godzinę strefa ruchu. No powiedzcie mi, kto by tutaj normalny jechał szybciej? Chyba no, że jakąś terenową, no może tak. O. Bo byłby numer, jakby policja stała i rowerzystów suszyła. Powoli zbliżam się do końca tej najdłuższej trasy. Wyszło ponad 80 km, ponad 500 metrów przewyższenia, więc nie jest płasko, jest trochę górek, ale nie jakieś to jakieś mocno męczące. Raczej cały czas trasa wije się troszeczkę góra-dół i myślę, że nie sprawi większych problemów. Ogólnie bardzo, bardzo przyjemnie. Chyba 95% trasy to jest właśnie taki teren zalesiony. Jest bardzo mało otwartej przestrzeni. Jakbym miał podsumować to jednym zdaniem, to lasy, lasy i jeszcze raz jeziora i rzeki. Nie ma może po drodze jakichś super fajnych atrakcji, a żeby coś znaleźć, trzeba nawet troszeczkę odbić w bok, ale myślę, że dla tych, co lubią kontakt z naturą, to będzie to wyśmienita trasa. Nawierzchnia na tyle utwardzona, że można to spokojnie pokonać rowerem gravelowym. Było parę cięższych momentów, że rower górski by się przydał, ale to były naprawdę pojedyncze przypadki. I tu Hola wita. Dobra, pojedzone. Czas ruszyć. 4 litery, ciężkie, bo wszamałem całą pizzę. No i tym razem trasa będzie miała niecałe 40 km i zaczyna się delikatnie na otwartej przestrzeni, na asfalcie, przy średnim ruchu. O, ale się obżarłem. Tym razem jestem pewien, że na tej trasie natrafię na jakąś atrakcję, a dokładnie na jaką, to zaraz się dowiecie. Powoli wbija 100 km, ale jadąc z górki jest taki wiatr, że ledwo co mam prędkość ponad 20 km na godzinę. Masakracja!
A jutro ma być jeszcze gorzej co do wiatru, ale ma być dużo słońca. Coś za coś. Jest jeziorko. Bo jeziorko zabraknąć nie może, a tam ewentualnie po prawej jest plaża. Jakby ktoś chciał się przekąpać. Tu na rondzie Kasztelana, jakby ktoś chciał, no to może sobie w tym budynku pójść na wystawę jakąś archeologiczną. A tam w stronę Chojnic jest no osada, jak w Biskupinie. My póki co lecimy prosto. Musiałem czapkę założyć, bo niby nie jest jakoś strasznie zimno. Pokazuje 14 stopni, ale no piździ strasznie. I wyjeżdżając z miejscowości Raciąż, wjeżdżamy do parku, do terenu zalesionego w końcu. O Jezus, nareszcie. Tego mi się brakowało. Teoretycznie tylko 10 km na otwartej przestrzeni, ale to była masakra. Koniec asfaltu, czas na szuterki. Jadę w kierunku miejscowości Woziwoda, gdzie mam teoretycznie 7 km. O, prawie że w połowie trasy parking leśny. No ładnie to. Czy już mówiłem, że to jest ładnie? A jakby ktoś pytał, to jest wielki kanał Brdy. O, dobra, jakaś konkretniejsza miejscóweczka. Proszę, tam jest mostek. Tu na punkt widokowy nie można wejść. Na mostek teoretycznie można. Gdzie ja potrzebuję na mostek? Aj, wieża obserwacyjna. To muszę iść na mostek. Jak nie mogę polatać dronem, to chociaż na zwierzę coś się zobaczy. Ale bym przeoczył. Patrzcie, tutaj jest woda. I tu też jest woda. Bo tu jest ten główny punkt, który był na mojej liście, czyli akwedukt. Ale numer, ale bym przeoczył. To jest właśnie główny punkt, do którego dzisiaj tutaj zmierzałem. Ale fajna miejscówka. Wow. Mega, mega, mega. Robi wrażenie. To sobie popatrzyłem, niestety. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. Bo chociaż miałem nadzieję, że wejdę sobie dzisiaj na górę i popatrzę z lotu ptaka, ale niestety. Jak pech, to pech. A ciekawe, czemu jest zakaz wejścia. Jakby ktoś wiedział, to może dać znać. Widzicie? O, tu można zejść, a tam można wyjść. O, ale samochodem tu też można jeździć? Tego bym się nie spodziewał. No nie mogę w to uwierzyć, że tu tak wysoko jest woda i tam na dole też jest woda. A, no i to jest wtedy prawdziwy akwedukt. O, no to by się nawet wszystko zgadzało. Ale numer. Tu jakiś zjazd saneczkowy jest, czy co? Ja cię kręcę. Ile oni tutaj mają atrakcji? A tam w oddali jest młyn. O, a tu wioska. Można, o, grochóweczkę zjeść. Ale widzę, że zamknięte po sezonie. O, patrzcie, jaka maszyna. Nie, no pięknie. Fojutowo. Muszę zapamiętać, muszę tu kiedyś przyjechać. Baseny zewnętrzne z podgrzewaną wodą. Ty czaicie to? Tu sobie legnął James Bond i powstała miejscowość Leg Bond. Albo gdzieś tutaj jest noga Bonda, bo z angielskiego noga to leg, czyli Leg Bond. Jest i wozi woda. Po raz kolejny brda dziś przekroczona. Dworek, widzę, do chyba odremontowania.
zostało mi już tylko 3 km do centrum. Choć nie widać za bardzo tego centrum, ale jak licznik tak mówi, to znaczy, że tak musi być. Druga część trasy od tutaj tego Fujtowa jest już taka bardziej asfaltowa, gdzie jest mały ruch samochodów. Ogólnie jak dla mnie trasa świetna. Młody kolarz. Świetne widoki, fajna traska. Po samym środku trasy Fujtowo no robi wrażenie. Naprawdę warto tam przyjechać. Myślę, że bo tam było chyba ala mini taki stok narciarski, więc pewnie sezon tam się odbywa bardziej w okresie zimowym. Pewnie warto zajrzeć tutaj w sezonie nieco chłodniejszym. A za niedługo taki się zbliża. Więc naprawdę fajnie, traska zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie i teraz czas na ostatnią, najkrótszą. Okej, czas na ostatnią trasę. Ma ona około 20 km. Prowadzi ona na początku ścieżką rowerową, gdzie można bezpiecznie sobie przejechać przez miasto. I zaraz nie wiem, czy mnie deszcz nie złapie. Będzie numer jeszcze na sam koniec dzisiejszych wycieczek. Złapie mnie deszcz, ale zobaczymy. Więc muszę się w miarę śpieszyć. Jeżeli będzie coś fajnego, to oczywiście wam pokażę. Dobra, na granicach miasta już jedziemy drogą asfaltową o małym natężeniu ruchu. Jedziemy do miejscowości Cekcyn. Zbliżając się do połowy trasy, w pewnym momencie pojawia się taka ładna ścieżka rowerowa. Ubita, utwardzona, z delikatnymi nierównościami. Wtedy się zagapiłem, troszeczkę zboczyłem trasę, ale przy okazji natrafiłem na miejsce, gdzie jest pełno powalonych drzew. Co te wiatry potrafią zrobić? A, już powoli zachód słońca i ja też już powoli kończę. Okej, ostatnia trasa. Spokojna, bardziej asfaltowa. Oczywiście w lesie. Można sobie na spokojnie przejechać krótki dystans 20 km. Ja już kończę. Dzisiaj łącznie 156 km. Mimo na początku niesprzyjającej aury jakoś się jechało. Wiaterek jest do samego końca. Jutro niestety będzie jeszcze gorszy, więc jadę na bazę i zobaczymy, jakie jutro będą atrakcje. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.